łącznie z tymi, co dopiero dziś do nas dołączyli i z tymi, którym już wstanie na dzisiejsze śniadanie sprawiło pewną trudność. Zresztą sobie też dziękuję. Brawo ja, brawo ty. Narracja jest ważna. Narracja, narracja. Dotychczasowe atrakcje były zaledwie wstępem do tego, co nas spotka. Tymczasem dwie kobiety, które ostatnimi czasy, mówiąc językiem komentatorów piłkarskich, robią różnicę na boisku. W kole oczywiście. Drodzy menedżerowie, naprawdę nie musicie się martwić o nasze wspólne przedsięwzięcie. Nawet gdyby mój ojciec rzeczywiście był, zaczął był myśleć o emeryturze, w co nikt nie wierzy, to zawsze w naszym gronie znajdą się osoby, które będą robić różnicę na boisku. Sezon 2016-2017 zdecydowanie w tym względzie należy do tych kobiet. Chciałbym zapowiedzieć te dwie kobiety. Tę drugą przedstawić chcę ta pierwsza. Tym samym ja mogę po raz kolejny tylko tę pierwszą wywołać na scenę. Z największą przyjemnością zresztą Karolina Górska. Dzisiaj mam zaszczyt wejść na chwilę w rolę René. Robię to pierwszy raz. I zapowiedzieć fantastyczną osobę. Wszyscy ją bardzo dobrze znacie, więc nie będę opowiadać, czym się zajmuję na co dzień. Mamy o niej filmy, prezentacje. Dużo się już dowiedzieliście wcześniej. Ponieważ jest to dla mnie osoba wyjątkowa, powiem o niej trochę inaczej. Tak jak wiecie, przeważnie, jak mówię na moich szkoleniach, nawiązuje zawsze do motywacji i do tego, kiedy ludzie są tak naprawdę zmotywowani. Kto pamięta kiedy? Pan, który nagrywa, to się wytnie. Słuchajcie, ludzie są zawsze zmotywowani, kiedy im wychodzi to, co robią. Wtedy najbardziej. Wtedy już nie trzeba ich motywować bardziej. Mają tą siłę sami w sobie. I osoba, którą chciałam zapowiedzieć, jest tą osobą, która daje motywację mi. Mamy takie swoje kobiece spotkania, w nich uczestniczy jeszcze Paulina Michalska. Nie widzę Pauliny. To są takie spotkania, które się odbywają dość regularnie, przeważnie raz w miesiącu. Jakbyście popatrzyli z boku, to trochę jak spotkania takich trzech osób z ADHD, nie wiadomo, która gorsza. Natomiast to są spotkania, które mnie ładują energetycznie, pozytywnie na cały kolejny miesiąc pracy. Jeśli są takie dwie rzeczy, które miałabym powiedzieć, które najbardziej lubię, jeśli chodzi o pracę z Callway i w Callway, to poza szkoleniami i spotkaniami z Wami, gdzie ta energia jest cały czas i to mi daje tą adrenalinę i motywację do pracy, to są spotkania właśnie z tą osobą. Jeszcze tylko jedno zdanie. Moje ulubione. Takie nawiązujące do relacji, czyli do tego, co zawsze podkreślam. Biznes robi się z ludźmi, a nie z firmami. Olimpia Baranowska! Zrobimy to dokładnie w ten sposób, więc pozwólcie, że sobie usiądziemy i będzie to tym razem luźna, swobodna prezentacja, która mam nadzieję wniesie Wam dużo nowych, ciekawych informacji.
Na początek zaczniemy od niespodzianki i poproszę o włączenie nam filmu. Przenikają z wody do skóry, bardzo często ze skóry na zewnątrz. No i powstaje sucha skóra, na przykład po kąpieli. To jest takie proste wytłumaczenie tego, jak to działa. Więc bardzo ważne jest, żeby ta woda była zbudowana w ten sposób, żeby cała została po prostu w skórze. Olimpia, to tak w skrócie i mówiąc najprostszymi słowami, czym jest ta woda komórkowa sama w sobie? Woda komórkowa jest wodą, która jest wodą identyczną z wodą, która jest w komórkach ludzkich. To jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli mamy tę wodę w skórze i podamy wodę z zewnątrz, która również jest identyczna, to nie zachodzi to zjawisko, o którym mówiłam wcześniej, bo jest równowaga między tymi dwoma ośrodkami i dzięki temu nasza skóra jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze nawilżona, plus synergia z kolagenem zatrzymywana w skórze. To jest bardzo istotne. Ważne jest też to, że ta woda ma inną gęstość. Ja może nie będę się wdawała w szczegóły, dlaczego ta gęstość jest inna, jak to dokładnie przebiega, ale jest inna właśnie z powodu obecności pierwiastków śladowych, jonów, o których mówiłam. Własności elektryczne tej wody po prostu są trochę inne. Dzięki temu ta woda ma mniejszą gęstość i praktycznie natychmiastowo się wchłania. Okej. Okay. Olimpia, ponieważ Colway robi, tworzy produkty zawsze wyjątkowe, ty też jesteś taką osobą niesamowicie kreatywną i lubiącą wyjść trochę dalej, trochę do przodu z innowacją. Powiedz mi, na rynku, w aptekach, nie tylko w aptekach, ale też w drogeriach typu Douglas jest bardzo, bardzo dużo różnych wód. Są giełki termalne i różne inne tego typu produkty. Tak. Powiedz nam proszę, z jakiego powodu ta woda jest zupełnie inna, wyjątkowa? Co w niej jest takiego wyjątkowego? Ta woda jest wyjątkowa dlatego, że jeśli mówilibyśmy tylko o tym, o czym mówiłam na początku, czyli o pierwiastkach śladowych i o tym, żeby ta woda była identyczna, podkreślam, z wodą, która znajduje się w komórkach, mielibyśmy wodę komórkową. I takie są wody na rynku, wcale nie są złe. Na
Natomiast, jak zwykle, Karolina wymagała czegoś więcej i przy okazji mnie to zawsze też bardzo motywuje. Więc postanowiłyśmy wykorzystać jeszcze jedną świetną rzecz, o której Państwo wiecie mnóstwo. Witaminę C. Witaminę C, która jest witaminą w pełni naturalną i witamina ta pochodzi z... Może o tej witaminie powiem chwilę później. Wymienię jeszcze inne składniki, które tam się znajdują w tej wodzie. W tej wodzie dodatkowo znajduje się dysmutaza ponadtlenkowa, a terokolagen, który Państwo również już znacie, tropokolagen i prokolagen typu pierwszego. Czyli mamy kompletny zbiór substancji, który możemy zaaplikować w dowolnym momencie. I to jest świetne w tej wodzie, dlatego świetnie, mam nadzieję, że dla Państwa również, ja w to bardzo wierzę. Dlatego, że jeżeli na przykład, powiedzmy, jesteśmy na plaży, no to możemy zaaplikować sobie wodę komórkową, jest to wskazane, bo nawilżymy swoją skórę. Natomiast poprzez dodanie kolagenu do tej wody i witaminy C zyskujemy takie szybkie narzędzie, takie maskę w torebce, które właśnie na plaży możemy użyć, aplikując dodatkowo kolagen i witaminę C, która, jak wiemy, ma zdecydowanie korzystny wpływ, działa synergicznie razem z kolagenem, czyli mamy rozświetlenie, aplikacja kolagenu w mniejszej ilości niż w żelu, aczkolwiek w bardzo przystępnej i lekkiej formie. Więc jest to takie szybkie rozwiązanie na to, jak poprawić swoją skórę w sytuacji, kiedy nie mamy możliwości zrobić pełnego makijażu, nałożyć żel i tak dalej. Także myślę, że ten produkt będzie po prostu produktem, który będzie bardzo często używany w trakcie dnia. Ja sama mam okazję z nim bywać i tak właśnie robię. Kochani, to będzie taki produkt dla nowoczesnej, biegającej, zapracowanej kobiety. Pamiętam, jak Jarosław, zawsze wspominając o witaminie C, mówił, że to jest produkt, który tworzył sam dla siebie. To ja, jak myślę o tej mgiełce, to od razu wizualizuję sobie, że to jest produkt stworzony dokładnie dla mnie. Czyli dla osoby, która cały dzień pracuje, biega, ciągle nie ma czasu, zawsze coś robi, bardzo często do późnych godzin wieczornych. Jest to produkt, który pozwoli nam utrzymać skórę w bardzo dobrym wyglądzie przez cały dzień. Olimpia, powiedz mi jeszcze proszę, bo wspominałaś o tej witaminie C. My działanie witaminy C bardzo dobrze znamy. Myślę, że część z Państwa wie o tym więcej niż ja. Natomiast powiedz, jakie jest działanie witaminy C na skórę? Działanie witaminy C na skórę jest bardzo bogate i moglibyśmy wymieniać, myślę, godzinami. Ja jestem przekonana, że Państwo w dużej mierze wiedzą, na czym ono polega. Przede wszystkim witamina C ma zdolność wzmacniania na przykład naczyń krwionośnych. Tak jak mówiłam, działa synergicznie razem z kolagenem, a którego właściwościach tutaj nikogo przekonywać nie trzeba. Natomiast ja myślę, że dużo istotniejszą sprawą, tym dużo istotniejszym faktem tutaj będzie specyfika tej właśnie witaminy C. Ja pamiętam takie fajne sformułowanie i zastanawiałam się, czy to jest owoc, co to tak naprawdę jest, bo w naszej rozmowie wspominałaś o śliwce kakadu. Tak. Bo nie powiedz biegacko tej śliwce. Tak, właśnie o tym chciałam powiedzieć, bo tak jak wspomniałam o tym, że witamina C jest niezbędna, wiedzą wszyscy tutaj na sali. Natomiast ta śliwka to jest roślina, która jest pozyskiwana w Australii na terytoriach aborygenów, które są włączone do dziedzictwa UNESCO. Ale charakterystyczne w tym wszystkim jest to, że śliwka ta jest poddana olbrzymiemu promieniowaniu słonecznemu. Olbrzymiemu. I teraz natura jest wspaniała i wzbogaciła, jakby wyposażyła tą śliwkę, tą roślinę w taką bombę przeciwutleniaczy po to, by mogła niwelować skutki tak ogromnego promieniowania słonecznego. No i co? No i warto z tego skorzystać. Po prostu warto wziąć tą śliwkę po to, żeby wykorzystać wszystkie mechanizmy, całą bombę, którą ta roślina dysponuje w walce przeciwko procesowi, przeciwko wolnym rodnikom po prostu. To jest jedno. A druga rzecz jest taka, że też owoc ten jest bardzo nietypowy również ze względu na to, że jest to owoc, który posiada najwięcej witaminy C
ze wszystkich roślin, jakie występują na naszych planetach. To jest po prostu bogate, niezwykle bogate źródło naturalnej witaminy C i taka właśnie została użyta w produkcie. Olivia, w takim razie podsumowując, w dwóch zdaniach, gdybyś miała powiedzieć, jakie są zalety i z jakiego powodu właśnie nasza woda komórkowa? Na planszy, która wyświetliła się Państwu, mamy spis, mamy wykaz właściwości, które wynikają tylko i wyłącznie z Superas C, czyli z tego surowca pozyskiwanego z śliwki kakadu. Przypominam, że mamy jeszcze dysmutazę i kolagen. I mamy wzrost nawilżenia, wzrost elastyczności skóry, redukcję pigmentacji, redukcję zaczerwienia, zwiększenie blasku skóry zdecydowane i zmniejszenie plamy. Tak naprawdę te dwa punkty się troszeczkę ze sobą pokrywają. Czyli ta witamina C daje wszystko, co najlepsze możemy znaleźć w witaminie C dla skóry, plus bardzo dużą bombę antyoksydacyjną. O antyoksydacji powiem jeszcze dzisiaj później. Tak, super. Słuchajcie, ja mam takie pytanie, myślę, że od Was, bo to pytanie zawsze pada i to jest najważniejsze pytanie do naszych producentów. Olivia, powiedz, kiedy nasza woda będzie w sprzedaży dostępna dla naszego plemienia, które tutaj siedzi? Dla plemienia, które siedzi, śmiesznie to zaczną. Będzie to dostępna nie później niż za miesiąc, także będzie praktycznie za chwilę. Kochani, najpóźniej od 1 lipca na pewno już nasza woda komórkowa będzie w sprzedaży. Dzisiaj będziecie jeszcze mieli okazję tej wody wszyscy spróbować. Ale to taka niespodzianka na później. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć, a nie powiedziałam, że woda ta została wzbogacana o zapach, który występuje również w adelokolagenie, po to, żeby można było skorzystać z właściwości jakby atelokolagenu, czyli tego zapachu, który nie jest za zapachem chlorowym, jak w przypadku kolagenu naturalnego. I używając przed kolagenem naturalnym, mamy ten w sumie, łącząc te dwa produkty, mamy na skórze ten sam zapach, który ma atelokolagen w tej chwili. Także myślę, że to taka użytkowa sprawa, ale być może istotna. Kochani, jak Wam się produkt podoba? Każdej osoby, która używa kolagenu lub atelokolagenu, każdej kobiety, która się maluje na co dzień, a nawet używa innych kosmetyków. Jest to po prostu niezastąpiona woda. Myślę, że jesteśmy znowu o krok do przodu, ponieważ to jest pierwszy taki produkt na rynku. Jeszcze raz brawo dla Was. To nie koniec dzisiejszych niespodzianek. Obiecaliśmy, takie już przecieki były, niektórzy mnie pytali, że będą dzisiaj dwa produkty kosmetyczne. To był pierwszy z nich. Mam nadzieję, że drugi również bardzo Wam się spodoba. Ten drugi to był taki produkt, który ja bardzo chciałam mieć. Ale to jest też produkt, o który Wy prosiliście, Olimpię. I tak naprawdę jest odpowiedzią na to, na Wasze potrzeby i na pytania Olimpii po konferencji w BOSie. Jaki produkt byłby tym, którego byście jeszcze bardzo potrzebowali, który chcielibyście mieć, jeśli chodzi o naszą linię kosmetyczną? Zapowiedź zrobimy znowu filmem. Popatrzcie i za chwilę przejdziemy do rozmowy na temat tego produktu. Thank you.
oba te produkty to będą produkty, z którymi możemy wyjść tak naprawdę do każdej kategorii wiekowej. To są dwa produkty, których mogą używać również nastolatki, więc również to, czego bardzo chcieliśmy, czego nam w kolei brakowało, czyli dla osób młodych, dla naszych dzieci, bo przecież jesteśmy z tradycją w pokoleniach. Więc tak naprawdę te dwa produkty są to produkty dla naszych pokoleń, tych młodych osób, które były tutaj wczoraj na scenie. Mam nadzieję, że to będą ich must have, produkty, które każda nastolatka musi mieć. Natomiast są to produkty w ten sposób skomponowane, podobne jak krem, który wcześniej Olinka tworzyła, że są to produkty inteligentne i będą tak naprawdę odpowiednie dla skóry w każdym wieku. O tym za chwilę Olinka jeszcze powie. Olimpia, najbardziej mnie zaintrygowała nazwa, może ją przypomnisz. Tak, jest to krem multikorygujący BB, CC i DD. Poprosimy o slajd prezentacji. Slajd, jeśli można. Dziękuję bardzo. Te nazwy wydają się być może troszeczkę zagmatwane, więc wyjaśnię, o co chodzi. A może dygresja teraz z mojej strony i troszeczkę odkrycia sceny z tyłu, jak to wszystko powstawało. To będzie chwila odpuchni. Chwila odpuchni, o której nie wie Karolina. W tej chwili. Teraz ja się spociłam, słuchajcie. Olinka, miałyśmy wszystko ustalone. Ja powiem Państwu, jak to było. To było tak, że rozmawiałam z Państwem w kuluarach i kiedy ostatnim razem widzieliśmy się i pytałam, o jaki produkt Państwo widzielibyście w Callway. Zdecydowana większość, myślę, że grubo ponad 90% krem BB. I powiedziałam o Karolinie, że takie informacje docierały do mnie. No więc zdecydowałyśmy się, że skoro Państwo chcielibyście taki produkt, no to zdecydowanie musimy go stworzyć razem. No ale Karolina usiadła i powiedziała mi tak. Wiesz co, ja rano, kiedy nakładam makijaż, nakładam krem BB, na to nakładam krem CC i mi się to wcale nie podoba i ja bym chciała, żebyś ty wymyśliła taki krem, który był BB, CC i jeszcze dodał IDD. Więc ja złapałam się za głowę i naprawdę proszę mi uwierzyć, że stworzenie tego kremu było nie lada wyzwaniem, żeby spełnić oczekiwania Karoliny i wierzę, że nie tylko Karoliny, bo no, żadna kobieta nie lubi na powtarza, kiedy te czynności trwają zbyt długo, a poza tym krem BB razem z kremem CC, załóżmy innej marki, są na innych bazach kosmetycznych i ich współużycie może powodować takie nieprzyjemne efekty, jak rolowanie się kosmetyku, jak złe wchłanianie, więc zdecydowanie pomysł Karoliny uważałam, że jest świetny. I teraz o co chodzi z tymi literkami? Krem BB to jest krem, który został wynaleziony w Niemczech już dosyć dawno temu przez doktor dermatologii, która zrobiła początkowo maść dla swoich pacjentek, które były po zabiegach kosmetycznych, takich bardziej inwazyjnych, która miała pomóc w leczeniu skóry, w szybkim dostosowaniu tej skóry do takiej sytuacji, żeby można było wręcz po zabiegu wyjść do pracy, wyjść na ulicę, nie krępować się zaczerwieniem jakichś mankamentów skóry. Więc powstał pierwotnie krem BB. Potem powstał krem CC. Krem CC z kolei jest takim kremem, który ma za zadanie mocno kładzie nacisk na przykrycie pigmentem skóry, czyli ukryciem tych wszystkich, nie tylko leczeniem, ale i ukryciem tych wszystkich mankamentów. Natomiast krem DD to krem, który jest przystosowany i polecany do skóry dojrzałej. Czyli miałam za zadanie stworzyć krem, który będzie leczył skórę, korygował wszystkie zaczerwienienia, jakieś niedoskonałości, na przykład depresji i jeszcze odmładzał. No i myślę, że tak się stało. Pani, powiedzcie, jak to nie kochać Oliwki Baranowskiej? Teraz mówi Olimpia, żeby nie tracić rano dodatkowych 2,5 minuty i nakładać jednego, drugiego, trzeciego, no musimy mieć wyjątkowy, 3 w 1. No i Olimpia siedzi, myśli, słuchajcie, nigdy nie odpowiada, że to jest niemożliwe, nigdy. I
mówi, no dobra Karola, zobaczymy co da się zrobić z dwoma. Potem mija godzina i on im już dzwoni z laboratorium i mówi, słuchaj, udało się, mam już pewien pomysł, jeszcze nie wiem jak to zrobić, ale na pewno zrobimy, będzie jeszcze DD. Więc mamy ten fantastyczny produkt, mamy produkt, którego nie ma na rynku nikt. Tak jak wiecie, we wszystkich prawie makach, które dzisiaj są tymi markami z górnej półki wiodącymi, są kremy BB. Bardzo też jest dużo kremów CC już dzisiaj. Natomiast kremu BB, CC i DD nie ma nikt, więc znów jest to produkt, z którym jesteśmy tak naprawdę krok przed konkurencją. Jesteśmy pierwsi. I jest to znów krok niemożliwy. Przepadaliśmy naprawdę mnóstwo produktów na rynku.
żeby wiedzieć, bo sytuacja na rynku jest taka, że niektóre są bardzo dobrymi produktami, a niektóre nie. I szukaliśmy sedna, gdzie leży klucz, dlaczego ten pierwotny, prawdziwy, pierwszy kręgi był tak genialny, a w tej chwili mamy fluidy, które tylko marketingowo nazywają się w większości kremami BBA, a tak naprawdę w ogóle nie leczą skóry. No więc w tej chwili sytuacja na rynku jest taka, że te oryginalne kremy BBA można kupić jedynie azjatyckie i to jest Japonia, Korea, no nie są dostępne w Polsce, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że koloryt tych kremów jest dostosowany do cer Azjatek, które no, odbiegają kolorystycznie od cer Europejek, no i jest problem. Więc zbadaliśmy te kremy, które już potem, które wykazywały te właściwości, składy tych kremów i znaleźliśmy właśnie ten składnik, o którym mówi Karolina. I teraz wypowiem tą nazwę. Krem jest to kwas glicerynowy, czyli kwas, który... To ja w międzyczasie coś dopowiem. Słuchajcie, bo to nie jest dokładnie tak, jak Olimpia mówi fachowo, my zbadaliśmy. Ja wam przyznam się, jak to naprawdę wygląda, Jarek, nie słyszysz tego. Słuchajcie, to jest taka bieganina. Paula w Warszawie po drogeriach. Ja u siebie w Trójmieście oczywiście zachwycona, bo wszystko kupuję i mam pretekst, no bo muszę sprawdzić, co oni mają, co my moglibyśmy mieć lepszego. Więc tak sobie testujemy. Z jakiego powodu ja to powiedziałam? Aha, Jarosław, wiem. To postulat dla ciebie, bo nie mam funduszu i budżetu na te właśnie wydatki takie przecież po prostu filmowe. Ja to cię zawsze zrozumiałam, naprawdę. Więc wracając do kwasu glicerynowego, to jest, brzmi strasznie, bo kwas od razu, chociaż właściwości kwasów w kosmetyce no, są genialne, myślę, że wiele osób o tym wie. Natomiast ten kwas jest kwasem pozyskiwanym z korzenia lukrecji. Jest to ekstrakt, który jest w pełni naturalny. To nie jest biotechnologicznie, czy wręcz biochemicznie ekstrahowany związek, tylko jest to po prostu ekstrakt z korzenia lukrecji. I na tym obrazku mamy przykład tego, jak kwas glicerynowy działa. Oczywiście nie po pierwszym razie, bo to jest sam kwas, a nie cały produkt, czyli nie krem multikorygujący, na cerę. I te różnice są rzeczywiście widoczne. I jeszcze jedna rzecz, jest to genialna substancja. Ja się absolutnie zakochałam w tej substancji, bo szczerze mówiąc nie przyglądałam się jej bardzo, dlatego że na rynku jest bardzo niewiele kosmetyków, które zawierają tą substancję. No nie ukrywam, że jest ona bardzo kosztowna. Być może to jest powodem tego, że jest dosyć mało kosmetyków, które mają ten kwas. I proszę sobie wyobrazić, że ja próbowałam przygotować prezentację i wypisać cechy tego kwasu, czyli w jaki sposób oddziałuje na skórę. I to się nie zmieściło na slajdzie. Po prostu nie było możliwości, bo zazwyczaj ekstrakty, którymi posługujemy się wytwarzając kosmetyki czy suplementy diety, one mają 4-5 cechy skóra. Załóżmy, niwelując marszczki, zmniejszają ich widoczność, ewentualnie rozświetlają, nawilżają. Ja poproszę o prezentację, jeśli można, o filmik, który nie wiem, czy nam się uda włączyć. To jest jeden slajd dalej. Słucham? Slajd dalej. Właśnie. Nie chcę się przełączyć. Możemy poprosić o pomoc. Dobrze. To przejdźmy dalej. No to przejdźmy dalej. Ale nie jest w stanie przełączyć. Nie możemy przełączyć slajdu. Naciska? Bardzo naciska. Nie naciska. To już nie naciska. Kochani, żeby nie było tak, że to tylko kobiety, więc męska pomoc czasem też jest niezbędna. Zwłaszcza dla blondynki. Dziękuję panu. W każdym razie, wracając do tego, o czym chciałam powiedzieć, to właściwości tego jednego związku kwasu pozyskiwanego z lukrecji, to jest 30-40 cech, jeśli chodzi o zakres działania. Ja państwu nie będę tych 30-40 cech wymieniać,
Proszę mi wierzyć, że lista jest tak długa. Kiedy zobaczyłam... Ale słyszałaś, jak się Jarosław zainteresował? Chciał wszystkie składniki. Tak, wszystko robi, będziemy się kremować. Pięknie. Lista jest tak długa, że ten jeden składnik po prostu powala na łopatki. Nie można w kosmetykach mówić oficjalnie o działaniu leczniczym, ale ten składnik po prostu leczy. Leczy skórę, odmładza, rozświetla, ujędrnia. No po prostu ma tak wielkie spektrum działania, że ja naprawdę jestem fanką i postaram się już zaprzyjaźnić z tym składnikiem jeszcze przy innych produktach, jeśli będzie mi dane, i stosować go do innych. I to właśnie ten składnik był składnikiem, który nie występował w tych kremach, które były marketingowym fluidem nazwanym BB kremem, a występował w tych, które Polki ściągają z Azji, by zdobyć dobry BB krem. I występował również w kremie oryginalnym. I oczywiście, że znajduje się również u nas. Ja jestem przekonana, że sama już miałam okazję testować ten krem. Naprawdę działanie tego składnika jest powalające. Natomiast co można było jeszcze ewentualnie ulepszyć? No, ulepszyć można było to, że jeżeli mówimy o produkcie, który ma szerokie spektrum naprawcze, można powiedzieć, jeśli chodzi o skórę, poza tym działaniem odmładzającym, no to według mnie, a myślę, że i nas, pani doktor, która wynalazła BB krem, zapomniała o głównym składniku, o kolagenie. Po prostu. Gdzieś znając jakby potrzeby tego produktu, no nie dało się nie dać tam kolagenu, który właśnie wykazuje takie działanie, czyli jest genialny do skóry po zabiegach, z problemami i ma również bardzo szerokie spektrum działania. Więc my zdecydowanie dodaliśmy również kolagen w ulubionych naszych formach dla złotej linii, czyli kolagen tropokolagen, atelokolagen i prokolagen. I zrobiliśmy z tego, no moim zdaniem, po prostu kosmetyk w tej chwili kompletny, przeznaczony dla szerokiego bardzo spektrum odbiorcy. Kochani, to jest osoba z pasją, ponieważ właśnie sobie odpowiedziała na trzy pytania, których ja jeszcze nie zadałam. Brawo dla Olimpii! Olimpia, na zakończenie powiedz, dla kogo jest dedykowany ten produkt i wspomnij też proszę coś o odcieniach, bo ten krem będzie w dwóch wersjach. Tak, na obrazku tutaj mamy, na wizualizacji jest pokazane, że jest to cera jasna. Przy okazji rzeczywiście odpowiedziałam na dużo więcej niż miałam. Mamy tutaj wypełnione składniki, ja tylko króciutko. Saponiny, rzęszenia, polifenole, jagód acai, tetrahydropiperyna. To są trzy składniki, które występują pod nazwą MC kwadrat w kremie MC kwadrat. Jest ich mniej niż w tamtym kremie, który był stworzony kierunkowo właśnie, żeby wykorzystać te właściwości tych właśnie kompleksów, tych trzech składników. Ja nie będę o tym mówiła, bo mówiłam przy okazji MC kwadrat o właściwościach tego kompleksu. Natomiast tutaj mamy wymienione składniki i co do kolorów, cera jasna, tutaj widzimy na pasku, na górze tego produktu, występuje również produkt dla cery śniadej. I co istotne, ten produkt został stworzony, te kolory, pigmenty w produkcie zostały dobrane w ten sposób, że ciemny, czyli do cery śniadej, współgra idealnie kolorystycznie z jasnym. Wobec czego, jeśli na przykład w ciągu roku nasza cera zmienia kolory, tak jest, latem jesteśmy bardziej opalone niż zimą. Można korzystać z dwóch produktów, po prostu mieszając je razem i generując kolor, który będzie idealny do skóry w danym momencie. Tak, także... jeszcze jedna rzecz, jeśli można. Zapomniałam nawet o jednej rzeczy. Jak Karolina powiedziała mi o tym, jak ma wyglądać krem do BB, to ja z kolei od siebie pomyślałam sobie, że jeżeli
ma być godne miana złotej linii, to baza, co było bardzo trudne technologicznie, musi być ta sama, co w kremiającym kwadrat, ponieważ wiem, że Państwu się podobało. Więc my już będziemy mieć docelowy target w Poznaniu, więc struktury z Poznania, proszę się do mnie zgłaszać, ponieważ ja Wam opowiem, jak powstawał kolor tego kremu. Ja miałam sprawdzić mój kolor podkładu, bo akurat rozmawiałyśmy o tym, że będzie tak neutralny i fajnie byłoby użyć takiego pigmentu w kremie. No niestety stała się sytuacja, jaka się stała i wylądowaliśmy z Jarkiem w szpitalu w Poznaniu i nagle jestem na poważnej rozmowie z naszą panią profesor, która mi omawia stan zdrowia i patrzę, szósty raz, siódmy raz, Paulina Michalska. Dzwoni, więc myślę sobie, no nie, wierzę, Jarek, w szpitalu musiało się stać coś drastycznego. No i przepraszam uprzejmie panią profesor, mówię, że muszę odebrać, bo to już siódmy telefon, co minutę dzwoni, a to Paulina z Douglasa i mówi, Karola, jaki to był ten kolor twojego podkładu, nie jestem tutaj, musimy zdążyć na konferencję. Natomiast jak to między nami kobietami, pani profesor oczywiście podpytała, co to za produkt. Dzisiaj o tym też będę mówiła, zapytaj mnie o Colway. I już mamy zamówienie, także Olivia spokojnie, Poznań będzie opanowany na pewno przez nasz BB Krem. Kochani, wielkie brawa, Olivia Barnowska i na wykresie! Czy ta skromna kobieta nie potrafi robić cudów? Potrafi. Mamy dwa prawdopodobne, nie ma na wózku. Kochani, ogromne brawa. Olivia, bardzo dziękuję. Będzie jeszcze dzisiaj na scenie. Już za chwilę będziecie mogli oba produkty przetestować i je zobaczyć. Zanim nastąpi przerwa, ja Was tylko uprzedzę, że bardzo prosimy o wychodzenie przez te dwie pary drzwi, ponieważ będziecie prezenty otrzymywali wszyscy przy wyjściu. Natomiast to jest jeszcze nie koniec dzisiejszego dnia, nie koniec kolejnych niespodzianek dla Was. Renę, pomóż mi trochę. Słuchajcie, nie dość, że taki ładny i przystojny, on jest w tej roli fantastyczny. Zostawiam tą konwę na świerską rolę. René Zych. Dziękuję za rzęsiste brawa dla tych pań. Które proszą tyle nowego powiewu do naszej siedziby w Kołeczkowie. Ale nie wyczerpaliśmy jeszcze naszej rocznicowej konwencji z tradycją w pokoleniu. A wielopokoleniowych rodzin liderskich naprawdę w Colway nie brakuje. Marta Warzyńska, członek klubu systematycznych 100 tysięczników, liderka Colway i jej córka Karolina Bobrowska. Zapraszam serdecznie. Jestem zadowolona, że moja droga w Colway doprowadziła mnie aż tutaj.